Szeskiej Górze. W dawnych czasach na Szeskiej Górze, zwanej także Zamkową Górą, która wznosi się 309 metrów nad poziomem morza, stał ogromny zamek cały ze złota. Mieszkał w nim czarnoksiężnik Bazyl, który miał przecudnej urody córkę Jarkę. Gdy rozniosła się wieść, że Jarka osiągnęła pełnoletność, zaczęli zjeżdżać się rycerze ubiegający się o jej rękę. Córko, musisz wybrać któregoś z konkurentów, zadecydował czarnoksiężnik Bazyl. Ależ ojcze, ja nie mogę, nie kocham żadnego z nich i na pewno nie pokocham, sprzeciwiła się zrozpaczona Jarka. Marne były starania rycerzy, gdyż Jarka miała już wybranka swego serca. Był nim prosty i biedny pastuszek Antek, który miał złote i dobre serce. Jarka z Antkiem bardzo się kochali. Jednak wiedzieli, że ojciec dziewczyny nie pozwoli im być razem. Och, mój luby, co nas teraz czeka? Nie mam pomysłu, jak przekonać ojca, by nie sprzeciwiał się naszej miłości. Kochana moja, mam pewien pomysł, ale nie wiem, czy ty na niego przystaniesz, zaczął tajemniczo Antek. Co masz na myśli? Spytała Jarka. Najukochańsza, ucieknijmy daleko stąd, gdzie nie sięga władza twojego ojca, zaproponował młodzieniec. Tak, to znakomity pomysł. Ucieknijmy gdzieś daleko stąd i żyjmy długo i szczęśliwie, wypowiedziała rozmarzonym głosem Jarka. Czarnoksiężnik Bazyl był bardzo przebiegły i zauważył, że córka umyślnie odrzuca wszystkich konkurentów. Musiał poznać tego przyczynę. A to ci dopiero córka niewdzięcznica. Ja im pokażę, że nie należy drwić z czarnoksiężnika. Córko, za bunt i próbę ucieczki zamknę ciebie w najwyższej wieży naszego zamku, a tego pastucha za karę zamienię w wiecznie zielone drzewo. Będzie jako cis rósł u podnóża Szeskiej Góry i nie zbliży się do mojej córki, złorzeczył Bazyl. Jak powiedział, tak też uczynił. Przebiegły Bazyl udaremnił zakochanym próbę ucieczki. Cis rósł u podnóża Szeskiej Góry przez lata smagany gwałtownym wiatrem. Nawet na krok nie mógł zbliżyć się do Jarki, która płakała rzewnymi łzami przez tydzień, miesiąc, rok i jeszcze dłużej. Dziewczyna nie wyraziła zgody na poślubienie żadnego spośród ubiegających się o jej rękę młodzieńców, za co spotkała ją dotkliwa kara. Ojciec przeklął ją i zmienił w rzekę. Ponadto sprawił, że rzeka nie mogła swymi wodami dosięgnąć rosnącego u podnóża Szeskiej Góry Cisu. Okrutnego i bezdusznego Bazyla za jego uczynek spotkała dotkliwa kara. Jarka swoimi wodami podmyła skały, w wyniku czego zamek na Szeskiej Górze zapadł się głęboko pod ziemię. Legenda głosi, że gdy wody Jarki dostaną się do korzeni Cisu, wówczas czar pryśnie. Zakochani odzyskają ludzkie postacie, zaś zamek wyłoni się spod ziemi. Po czarnoksiężniku Bazylu wszelki słuch zaginął. Jarka do dziś płynie przez kowale oleckie w poszukiwaniu ukochanego Antka, który wciąż na nią czeka. Matka natura sprawiła, że pojawiło się jeszcze kilkaset takich samych cisów, które rosną do dziś, tworząc zabytek przyrody zwany Cisowym Jarem.